Księga Wyjścia. Rozdział 12. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca. A wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią o drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu. I chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie, bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. Szóste przykazanie Tory wyznacza dzień obchodzenia Paschy jako 15 dzień miesiąca Nisan. I tu zaczyna się problem, bo w Biblii nie znajdziemy metody na wyznaczenie pierwszego dnia tego miesiąca. Może po prostu Bóg nie przywiązuje do kalendarza tak wielkiej wagi jak ludzie. Ważne, aby kalendarz był uzgodniony przez odpowiednie władze i przestrzegany przez wierzących. Dawniej tę rolę odgrywał Sanhedryn. W czasach talmudycznych, przed wprowadzeniem stałego kalendarza, 30 dnia każdego miesiąca mędrcy zbierali się w Jerozolimie, oczekując na przybycie wiarygodnych świadków, którzy składali świadectwo, że widzieli nowy księżyc. Jeśli mędrcy byli przekonani o prawdziwości świadectwa, ogłaszali ten dzień początkiem nowego miesiąca, Rosh Chodesh. Jeśli 30 dnia nie widziano księżyca, wówczas 31 dzień ogłaszano początkiem nowego miesiąca. Jeśli chodzi o chrześcijan, nastąpiły wielokrotne próby uzgodnienia kalendarza. Niestety różne kościoły dotąd nie dogadały się w tym zakresie, choć pragnieniem Jezusa było, żeby wszyscy chrześcijanie stanowili jedno. Brak jedności chrześcijan, nawet w tak prozaicznej rzeczy jak kalendarz, jest bolesną raną zadaną sercu Jezusa, jak o tym przypomina Jezus prawosławnej mistyczce Vasula Rydyn. W internecie funkcjonuje strona onedate.org, gdzie zbierają podpisy do petycji o ustalenie daty Wielkanocy wspólnej dla wszystkich chrześcijan. Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.